Różniczki siedzą jak anioł ciebie. Stanisław Moniuszko, polski kompozytor, dyrygent, nazywany jest ojcem polskiej opery narodowej. To jego postać poznała młodzież z ostrowieckich szkół w ramach audycji słowno-muzycznej w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia. Dzieci i młodzież mogą zobaczyć projekcje koncertów, które były wykonane z twórczością Stanisława Moniuszki. Na przykład puszczamy tutaj Włodka Pawlika, słynnego polskiego jazzmena, zresztą z okolic Ostrowca. Ponadto różne reportaże, reportaż z Teatru Narodowego, z Opery Narodowej w Warszawie. W audycji zawarto najważniejsze informacje i ciekawostki na temat Stanisława Moniuszki i jego twórczości. Żeby przedstawić całą twórczość kompozytora i gdzie przebywał, w których miejscach. Nawet są ciekawostki odnośnie banknotu z polskiego, gdzie widniał wizerunek mistrza i pomniki różne, różne ciekawostki. Stanisław Moniuszko tworzył muzykę nacechowaną narodowo, wplatał w nią elementy polskiego folkloru. Moniuszko, wiadomo, że są odległe lata. Jak dla młodzieży to w zasadzie to już jest całkowicie prawie nieznany kompozytor, dlatego też chcemy go pokazać. Ale też z drugiej strony staramy się aranżacje współczesne też pokazać, żeby młodzież się nie zniechęciła samymi operami czy śpiewnikami, które kiedyś były bardzo popularne, a dzisiaj w zasadzie znamy tylko kilka pieśni. Audycja słowno-muzyczna wpisała się w obchody 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki, była także wydarzeniem w ramach diecezjalnych Dni Kultury Chrześcijańskiej.